Jest decyzja w sprawie Maksymiliana F. po strzelaninie we Wrocławiu. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa i ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę oraz uzasadnioną obawę ponownego popełnienia przez podejrzanego przestępstwa, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec Maksymiliana F. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, powiedział PAP prokurator Karol Borchulski z Prokuratury Krajowej. Na wniosek Prokuratury Krajowej Maksymilian F. trafił do aresztu. Jak poinformował PAP prokurator Karol Borchulski, sąd w pełni podzielił stanowisko i argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie. Przypomnijmy, chodzi o postrzał policjantów, którzy konwojowali Maksymiliana F. Od sobotniego poranka jest on w rękach policji. Wcześniej był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Wrocław. Jest decyzja w sprawie Maksymiliana F. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa, ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę oraz uzasadnioną obawę ponownego popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec Maksymiliana F. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, przekazał PAP prokurator Karol Borchulski z Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Grozi za niedożywocie.